Jednym z pierwszych popularnych SUV-ów w Europie była Toyota RAV4. Rok później Honda wypuściła swoją odpowiedź w postaci CR-V. Obydwa to takie podwyższone samochody z napędem na 4 koła, które nie mają przesadnych ambicji, żeby ruszać w ciężki teren. Chociaż trochę tak wyglądają. Przed nami Honda CR-V trzeciej już generacji. Sprawdzimy, czy bardziej stała się mieszczuchem, czy nadal można zjechać nią z asfaltu. W razie czego od recenzji kupiątki nadal wożę ze sobą saperkę. Wy pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał. No i zaczynamy test. Myślę, że fani CR-V-ki zobaczą w jej liniach podobieństwo do pierwszej generacji. Z przodu mamy maskę, taką układającą się prawie że w literę V, z mocnym przetłoczeniem, duże lampy zaostrzone, o tutaj z takim uskokiem, spory, masywny, wysunięty zderzak, niestety tutaj osłona z plastiku. Grill wygląda trochę, jakby stworzyło go dwóch nieznających się ze sobą inżynierów. A w tym miejscu niestety oznaka jednej ze słabości tej Hondy, czyli pierwsze źródło korozji. Z tej perspektywy dobrze widać trójwymiarowość tego grilla. Całkiem ciekawy zabieg. Za to z boku, no już nie jest tak atrakcyjnie. Co prawda ta linia równie dobrze mogłaby pasować do liftbacka, ale dach już mniej. Mamy tutaj takie przetłoczenie pod klamkami, które idzie po całej długości, a także jak na SUV-a przystało takie osłony z tworzywa, chociaż prześwit nie jest imponujący, ma tylko 17 cm. Z tyłu zobaczymy ogromną końcówkę wydechu, dyfuzor oraz takie oczko, na wypadek gdybyśmy ugrzęźli na przykład w zbyt wysokiej trawie. Klapa bagażnika jest przeogromna, ale co ważniejsze, po raz pierwszy nie ma tutaj koła zapasowego. Jest całkiem ciekawie zaprojektowana. Tutaj mamy taką chromowaną listwę i o ile z przodu rdza pojawiła się oczywiście przez złośliwy kamyczek, o tyle tutaj może się pojawić samoczynnie w tych okolicach, więc warto to skontrolować i zakonserwować, żeby później uniknąć problemów. Lampy pionowe, zwężające się ku górze. CR-V-ka była produkowana od 2006 roku. W 2009 roku przeszła lifting, a koniec produkcji nastąpił w 2012. Okej. Mam nadzieję, że Wam się podoba moja czapka. Niestety męskich nie było. Ogólnie Japończycy są mistrzami elegancji, stonowania i ergonomii i tutaj to widać. Konsola centralna, na górze mamy kratki nawiewu, ogromny przycisk od świateł awaryjnych, no ale w końcu BHP jest ważnym. Poniżej system multimediów. Tutaj tych przycisków jest dosyć dużo, ale są sensownie poukładane. Na środku mamy pokrętło od głośności. Tutaj taki przycisk z zielonym oznaczeniem od wyłączania po prostu całego systemu. No i standardowe przyciski do obsługi radia. Poniżej panel klimatyzacji z dwoma ogromnymi, trochę topornymi, ale jednak fajnymi w obsłudze pokrętłami od temperatury, z czytelnym ekranikiem, no i kilkoma przyciskami. Ogólnie obsługa jest łatwa, prosta i przyjemna. Dźwignia zmiany biegów umiejscowiona jest jak w wanie, jest to wygodne, dobrze leży w dłoni, ma taką chromowaną otoczkę, ale tutaj na przykład widać ślady zużycia. Chociaż ogólnie w tym naszym egzemplarzu, który ma 190 tysięcy przebiegu, tego zużycia w innych miejscach już nie zauważymy. Tutaj jeszcze niżej musimy trochę głębiej spojrzeć. Mamy dwie takie półeczki, jakby takie małe schowki oraz gniazdo zapalniczki. Kolejne podobieństwo do vana to brak tunelu pomiędzy kierowcą a pasażerem. Paradoksalnie to się może przydać, na przykład na ciasnym parkingu nie możemy wysiąść z naszej strony, przechodzimy sobie wygodnie na stronę pasażera. Kolejna rzecz to ten futurystycznie wyglądający hamulec ręczny, który używamy trochę jak w samolocie. Obok znajdziemy dwa uchwyty na kubki. Fajnie, dostosowują się do rozmiaru, dobrze trzymają nasz kubek testowy. Obok taka akcesoryjna popielniczka, która jest bardzo ciężka, trochę jakbym miał rzucić granatem. Obok jeszcze jedna półeczka, a tutaj zasuwany schowek. W środku znajdziemy gniazdo zapalniczki oraz USB. Jest on naprawdę pojemny, spokojnie pomieści nasz kubek. Podoba mi się także tutaj na desce rozdzielczej taka inna faktura, która kryje pod sobą schowek oraz kolejne złącze USB. Schowek pasażera nie jest specjalnie pojemny, nie ma także klimatyzacji, no i jest w ogóle taki plastikowy i surowy. Ogólnie miejsca jest tutaj bardzo dużo, jak na przykład, no w vanie, dokładnie. Chociaż fotele nie są przesadnie wygodne, mają krótkie siedziska, regulujemy je takimi dwoma dużymi, surowymi dźwigniami o oparcie na przykład... Tak, o, dokładnie, jakbym chciał sobie troszeczkę wyregulować fotel na światłach, to tak może się stać, ale niektórzy są fanami tego rozwiązania. Podłokietnik. Każdy ma swój
I niektórzy narzekają na to rozwiązanie. Nie jest to regulowane ani na długość, ani na wysokość, ale akurat w tym przypadku wydaje mi się, że jest dosyć wygodne. No i przede wszystkim nie trzeba kłócić się z pasażerem o to, kto może się opierać. Każdy ma swój. Kierownica ciemna, podobnie jak całe wnętrze. Tutaj ma taką śmieszną siateczkę. To chyba taki zabieg projektantów, niby upiększający. Mamy na niej sporo przycisków. Możemy tutaj obsłużyć radio, tempomat, a także komputer pokładowy. Regulowana jest w dwóch płaszczyznach i bez problemu można sobie tutaj ustawić wygodną pozycję. Zegary mają srebrną ramkę oraz takie niebieskie podświetlenie dookoła. Ogólnie są do bólu poprawne i czytelne, ale nie są tak nowoczesne jak na przykład w Civicach z podobnych roczników. Po środku mamy taki pionowy, dosyć duży ekran komputera pokładowego, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje. Po lewej stronie znajdziemy panel od sterowania lusterkami, na drzwiach znajdziemy także panel od sterowania szybami. Ciekawe, że rozbili to na dwa miejsca. Rączka jest takim urozmaiceniem tego wnętrza. Spójrzmy jeszcze tutaj. Schowek na okulary, standardowy, ale ma także funkcję lusterka sferycznego, dzięki czemu możemy podglądać, czy nasze dzieci z tyłu tam nie rozrabiają. Kolejna rzecz, która przypomina wana. W drzwiach? No, schowek jest dosyć skromny, bardzo wąski, ale zmieści tutaj taką półlitrową butelkę. Zajrzyjmy do tyłu. Z tyłu akurat w naszym egzemplarzu nie spotkamy żadnych barierów w stylu kratki nawiewu czy zapalniczka, ale za to podłoga jest płaska, podobnie jak z przodu. Szyba nie opuszcza się do końca, na fotelu znajdziemy taką kieszeń, ale miejsce, no tutaj jest świetnie. Stopy spokojnie włożymy sobie pod fotel, fotele są przesuwane, mają także regulowane oparcia, więc naprawdę można się tutaj wygodnie rozsiąść. Do tego mamy taki system składania. Dzięki temu otrzymujemy dużą przestrzeń bagażową, co najważniejsze płaską. Na środku podłokietnik. O, nawet sam się rozłożył. Ma on dwa uchwyty na kubki. Teraz wydaje się, jakby trochę dziwnie leżał, ale po takim mocniejszym odchyleniu wszystko już jest w porządku. Zajrzyjmy teraz do bagażnika. Bagażnik. Niby taka trywialna rzecz, a tutaj Honda też się wykazała. 530 litrów pojemności minimalnie, 556 maksymalnie. W odróżnieniu do poprzedniej generacji po raz pierwszy klapa podnosi się do góry, a nie na bok. Zobaczcie na to. Producenci robią różne fejkowe rzeczy, ale fejkowa burta, no to można raczej rzadko spotkać. Zobaczmy do środka. Tutaj od razu rzuca nam się w oczy taka półeczka, która jest demontowana. Możemy na niej położyć różne przedmioty, chociaż brakuje tutaj sposobu na to, żeby jakoś je przymocować, żeby nam nie jeździły po bagażniku. Dalej pod podłogą znajdziemy koło dojazdowe, po lewej stronie gniazdo zapalniczki, tutaj miejsca na trójkąt i gaśnicę. Mamy także miejsce na roletkę, taką rozkładaną w dwie strony. A teraz czas na praktyczny test walizek. No i takim sposobem dzięki tej półeczce otrzymujemy ogromną ilość przestrzeni. Ale chciałbym Wam pokazać jeszcze drugie, bardziej bezpieczne rozwiązanie. Zobaczmy. Zobaczcie, półeczka idealnie pasuje tutaj na podłogę. A teraz zapakujmy walizki. Udało się bez problemów i będzie to bezpieczniejsze ustawienie, bo uda się zasunąć roletkę. Warto jeszcze wspomnieć, że ten test robimy przy dosyć mocno pochylonych fotelach, więc tę przestrzeń można by jeszcze znacznie powiększyć. A teraz czas na jazdę. CR-V-ka sprawdzi się świetnie jako auto rodzinne, nie tylko ze względu na przestronne i praktyczne wnętrze, ale także ze względu na komfort. Czuć, że to auto jest wysokie i niezbyt sztywno zestrojone. To ma swoje plusy, ale ma także minusy. Wysoki środek ciężkości no, niespecjalnie pomaga przy szybkim pokonywaniu zakrętów, czy ogólnie jakichś ostrzejszych skrętach. Co do właściwości terenowych, no to parametry nie są zbyt optymistyczne. Prześwit 17 cm, kąt natarcia kiepski, do tego automatycznie załączany napęd na 4 koła, brak ramy, brak reduktora. No, generalnie nie jest to terenówka z prawdziwego zdarzenia, ale można zjechać spokojnie z asfaltu, można pojechać po błotnistych drogach, można wjechać w głęboką kałużę, także na takie rekreacyjne możliwości czy dojazd do działki to spokojnie zda egzamin.
Układ kierowniczy ma odpowiednią precyzję, co na przykład w USA nie jest jakoś specjalnie wymagane przez klientów. A wspominam o tym dlatego, bo właśnie w USA CR-V zrobił ogromną furorę. Widoczność w tym samochodzie jest całkiem niezła. Wysoko siedzimy, mamy spore lusterka, dobre czucie samochodu. Z tyłu co prawda ta szyba nie jest zbyt duża, ale za to jest dodatkowa szyba przy słupku C. A teraz sprawdźmy wygłuszenie wnętrza. Przy 140 km na godzinę na autostradzie wynik to 68,3 dB. Niezbyt dobrze. Teraz jeszcze sprawdzę, jak będzie przy 90 km na godzinę. Tutaj wynik w okolicach 60,5 dB. No, przyznam, mogłoby być lepiej. Testowany egzemplarz pochodzi z rocznika 2010, czyli jest poliftingowy. Pod maską ma dwulitrową benzynę wolnossącą o mocy 150 koni mechanicznych. Do 100 km na godzinę przyspieszy w 10,2 sekundy. No, nie jest to mało, ale ważniejszym parametrem jest elastyczność. Teraz to sprawdzę, przyspieszając od 60 do 90 km na godzinę. Pomiar na czwartym biegu. Gaz do dech. Driftbox wskazuje 7,5 sekundy. No, dobrze wiemy, że takie silniki lubią wysokie obroty, więc powtórzę ten pomiar, ale na trzecim biegu, po redukcji. No, tutaj rezultat już znacznie lepszy, 5,7 sekundy, ale dźwięki nie do końca przyjemne. Honda nie należy do najtańszych samochodów, ani jako nowa, ani jako używana. Głównie przez dobre opinie, szczególnie na temat swojej niezawodności. Używane egzemplarze trzeciej generacji CR-V na Otomoto można znaleźć w przedziale od 25 do 65 tysięcy złotych. A pełną listę ogłoszeń możecie sprawdzić klikając w prawym górnym rogu lub w link w opisie. Wybór silników jest skromny, a nawet bardzo skromny. Mamy dwie benzyny i dwa diesle. Dwulitrowa benzyna ma moc 150 koni mechanicznych, brak turbo oraz zwykły wtrysk. Ma to plusy przy serwisowaniu, jednak w praktyce okazuje się, że jest to samochód do spokojnej jazdy. Ewentualna dynamiczniejsza jazda musi być poparta wejściem na naprawdę wysokie obroty. Drugi silnik benzynowy miał pojemność 2,4 litra i podobnie jak poprzednik, 4 cylindry w rzędzie. Ten był stworzony z myślą o rynku USA. O dziwo, pomimo większej mocy, pomiędzy 160 a 190 koni mechanicznych, ma niewiele większy moment obrotowy uzyskiwany przy wysokich obrotach. Na papierze nie daje to wymiernych korzyści, na przykład w przyspieszeniu od zera do setki, chociaż pewnie ogólnie jeździ się tym przyjemniej. Dodatkowo część dynamiki traci się dzięki seryjnej automatycznej skrzyni biegów. Oba mają zmienne fazy rozrządu i VTEC. Diesle 2. Oba o pojemności 2,2 litra. Starszy miał 140 koni mechanicznych i oznaczenie ICDTI, a nowszy 150 koni mechanicznych i oznaczenie IDTEC. Oba są mocne i z grubsza bezawaryjne. Nowszy silnik nie powstał z powodu problemów ze starym, a po to, by spełniać normy spalin. ICDTI był pierwszym silnikiem diesla skonstruowanym przez Hondę i od razu się udało. Kilka drobnych chorób wieku dziecięcego szybko rozwiązano, a co ważne, do CR-V trafiły już poprawione silniki. Jednak osprzęt powoli może poddawać się przebiegom, nierzadko przekraczającym 300 tysięcy km, więc mogą się pojawić problemy np. z wtryskami, DPF, kołem dwumasowym, a nawet z zasady trwałym łańcuchem rozrządu. W silniku benzynowym zdarza się nadmierne zużycie oleju. Do wad CR-V-ki możemy dodać nietrwałe przeguby i pękające obudowy amortyzatorów. Poddaje się także maglownica. Dodatkowo zdarzają się problemy z poziomowaniem reflektorów ksenonowych, uszkodzenie koła pasowego napędu osprzętu diesla oraz drobne ogniska korozji na krawędziach elementów nadwoziowych, zwłaszcza na tylnej klapie i podwoziu. Jednak pamiętajmy, że na tle konkurencji Honda CR-V jest naprawdę niezawodnym samochodem. Oczywiście nie działa to w stosunku do tych, które są nieserwisowane, z niepewną historią albo po jakimś poważnym wypadku. Większość egzemplarzy występuje z napędem na 4 koła, jednak można spotkać te z napędem na 2. Ten model najczęściej występuje z automatycznie dołączanym napędem tylnej osi, choć spotkamy także wersję z napędem na przód. Ogólnie napęd na 4 koła jest trwały i bezawaryjny przy założeniu, że nie katujemy auta w terenie oraz serwisujemy go np. wymieniając olej w tylnym moście. Warto to sprawdzić, a można zrobić to stosunkowo prosto. Wystarczy wjechać na jakiś grząski teren, np. piasek, skręcić koła i dość dynamicznie przyspieszyć. Jeżeli będziecie słyszeć jakieś niepokojące dźwięki właśnie z tyłu, z mostu, no to może oznaczać, że jest czas na wymianę oleju. Chociaż ogólnie lepiej jest to robić po prostu regularnie co 40 tysięcy km. Teraz jeszcze sprawdźmy, z jakimi kosztami możecie się borykać, utrzymując taką Hondę CR-V. W pierwszej tabeli zobaczycie koszty przeglądu zerowego, a w następnej koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich.
Teraz przekonajmy się, jak nasz dwulitrowy benzyniak spisał się w teście spalania. Sprawdzaliśmy jak zawsze na autostradzie, na trasie oraz w mieście. Na koniec naszego filmu trzy rzeczy, które spodobały nam się w tym modelu. Po pierwsze, przemyślane i przestronne wnętrze. Po drugie, niska awaryjność silników. I po trzecie, niby w środku przestronny jak van, ale z zewnątrz jest całkiem zgrabny. No i w sumie jest niebrzydki. Oraz trzy rzeczy, które mogą wkurzać w tym modelu. Po pierwsze, wysokie koszty zakupu i napraw. Po drugie, niska jakość lakieru i tendencje do korozji. I po trzecie, właściwości terenowe na pewno słabsze niż zapowiada to wygląd. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał. Kliknijcie także w dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba Honda CR-V. No i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Jak można nią zjechać z asfaltu? W razie czego? Od recenzji kupiątki weżę ze sobą saperkę. Ciach. Tak? Dobrze.